Większość osób pijących regularnie kawę ma swoje sposoby na jej zaparzenie. Ja przedstawię swój. Potrzebny mi jest do tego kubek półlitrowy. Puszka, wystarczy łyżeczka kawy rozpuszczalnej. To jest akurat Nescafe. Do tego wsypuję 2 łyżeczki cukru. Takie czubate. Zalewam to odrobiną wrzącego mleka. No, tego jest akurat tyle, żeby rozpuścić cukier i kawę. Nie używam łyżeczki do mieszania. Tak też się dobrze rozpuszcza. No i potrzebuję też 0,5 litra 12% śmietanki do kawy. Jeszcze trochę zamieszam. Mniam. I zalewam to śmietanką. Oczywiście zimną. Ja nie piję nic gorącego. No i kawa gotowa.